Kinga Marciniak, dobry wieczór. Czas na szczegóły prognozy pogody. Zapraszam. Wyż z nadwschodniej Europy rozrasta się na coraz większą skalę, wpływając na to, co dzieje się na niebie nad Polską. Po przejściu deszczowych frontów atmosferycznych niebo rozpogadza się i napływa do nas ciepła masa powietrza, a to, drodzy Państwo, oznacza tylko jedno – na niebie będzie słońce i błękit. Nocą na niebie mało chmur, nieco więcej będzie ich na południu kraju i tam też gdzieniegdzie może naprawdę delikatnie pokropić deszcz, na termometrach od 2 do 4 stopni. W regionie niebo mocniej zachmurzy się również w krańcach południowych. Noc będzie chłodna, ale spokojna, od 2 do 3 stopni. Na terenie całego kraju w ciągu dnia będzie pogodnie, niebo może momentami zachmurzyć się jedynie na zachodnich krańcach, ale padać nie będzie. Termometry pokażą od 12 stopni na południu kraju po 16, m.in. w centrum. W naszym województwie będzie właśnie najcieplej, bo od 15 do 16 stopni. Słońce na niebie gra pierwsze skrzypce. Niegroźne chmury mogą pojawić się m.in. w okolicach Bełchatowa czy też Tomaszowa Mazowieckiego. Na barometrach 1030 hektopaskali i ciśnienie dalej powoli rośnie. Biometr będzie korzystny, tak jak i jakość powietrza. Tak jak widzimy, każde z miast ma kolor zielony. A co w kolejnych dniach? Z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej. Proszę zobaczyć, 17, 20, 21, 22 stopnie. Będzie ciepło i pogodnie. Oby tak przyjemna i iście wiosenna aura została już z nami. Bardzo dziękuję za uwagę. Dobranoc, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.